Neutrino Voltaika, energia przyszłości ekspert. Nord Stream nie dostarczy energii przyszłości. Takie inwestycje jak Nord Stream 2 nie będą potrzebne, gdy świat zacznie czerpać energię z promieniowania kosmicznego, uważa matematyk Holger Thorsten z Hubbard. Budowa gazociągu Nord Stream 2 została zakończona i jeszcze w tym roku rosyjski gaz ma popłynąć przez Bałtyk do Niemiec. Ale w przyszłości nie będzie potrzebny. Dla prezesa Neutrino Energy Group, Holgera Thorstena z Hubarta, jedno jest już pewne, Nord Stream 2 nie stanowi już przyszłości dostaw energii ze względu na zmiany na świecie w kierunku neutralności klimatycznej. W porównaniu z niewyobrażalnym potencjałem energetycznym promieniowania kosmicznego, ten gigantyczny rurociąg to i tak tylko rurka, uważa matematyk i przedsiębiorca. Neutrino Energy Group, którą stworzył, skupia setki naukowców i inżynierów, którzy pracują nad urzeczywistnieniem swojej wizji przyszłości. Energia ma być wytwarzana z cząstek zwanych neutrinami. Pochodzą z kosmosu. Tysiące miliardów z nich zderza się z naszymi ciałami w każdej sekundzie. Ale bez obaw, te maleńkie cząsteczki nie są niebezpieczne. Neutrina to nieszkodliwe cząstki elementarne, które prawie nigdy nie oddziałują z niczym innym. Dlatego właśnie mają swój przydomek, cząstki widma. Są tak lekkie, że naukowcy długo uważali, że nie mają żadnej masy, podobnie jak fotony, które tworzą światło. Jednak od lat już wiadomo, że neutrina oscylują, to znaczy, mogą zmieniać swój stan. Oznacza to również, że cząstki mają masę i są potencjalnym źródłem energii. Energia bez podłączania do prądu. W odkryciach naukowych fizyki neutrinowej znajdujemy klucz do trwałej rewolucji energetycznej, wyjaśnia Hubbard. W przeciwieństwie do Nord Stream 2, ten pokojowy projekt nie wyklucza nikogo, ale obejmuje wszystkich. Dostęp do wystarczającej ilości energii i czystej wody pitnej powinien być podstawowym prawem, oszczędzono by nam wielu konfliktów geopolitycznych, dodaje. Po udanych testach w laboratorium, grupa naukowców opracuje pierwsze komercyjne ogniwa neutrinowoltaiczne, dzięki czemu technologia ta będzie mogła być początkowo stosowana w mniejszych urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony i laptopy. Dzięki wbudowanym konwerterom energii, urządzenia elektryczne przyszłości będą w stanie przetwarzać energię z otoczenia w dowolnym miejscu i czasie, źródło energii całkowicie bez podłączenia do prądu. W następnym etapie opracowane zostaną również większe urządzenia gospodarstwa domowego, a nawet samochody elektryczne, które będą zasilane autonomicznie za pomocą technologii neutrinowoltaicznej. W pewnym momencie cały dom może być zasilany energią neutrin, tak jak dziś energią słoneczną, wyjaśnia Hubbard. Energetyczna rewolucja. Im więcej gospodarstw domowych i urządzeń będzie w przyszłości samodzielnie zasilanych zdecentralizowanymi ogniwami neutrinowoltaicznymi, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na sieć energetyczną. Hubbard jest przekonany, że ta zmiana w kierunku autonomicznego, zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Źródło energii przyszłości przechodzi przez każdy punkt na Ziemi w każdym momencie. Przez każdą materię przepływa gigantyczna ilość neutrin. Niewidzialne promieniowanie. Dzięki zastosowaniu specjalnych nowatorskich materiałów grupa metamateriałów 2D, do których należy m.in. grafen, może być pobudzone do oscylacji, która doprowadzi do wytwarzania energii. Proces pobierania energii z otoczenia firma Neutrino Deutschland GmbH opatentowała w 2016 roku. Od kilkudziesięciu lat dyskusja na temat czystej energii koncentruje się głównie na trzech źródłach – energii wiatrowej, wodnej i słonecznej. Wszystkie trzy źródła podlegają naturalnym fluktuacjom. Neutrinowoltaika ma być w przyszłości kolejną innowacją, porównywalną do ogniwa słonecznego, które jednak działa 24/7 w całkowitej ciemności.